Rozumiem, twój drugi zawód, dorabiasz sobie. Nie byłbym pierwszym, słuchaj, człowiekiem z show biznesu, który skończył na taksówce, ale szczęśliwie robię to z czystej przyjemności, słuchaj. Nie, ja pierwszy raz jadę taką Landarą amerykańską i jest mi bardzo przyjemnie, powiem ci. Tak, no to jest... pewnie dużo palą te samochody. Chyba jakoś niedorzecznie, ale... Tak, czujesz się jak ten król siostry. Czy wszystkie taksówki tam mają taką szybę faktycznie? Czy wszystkie mają takich fajnych kierowców? A, no to jest druga. Czyli miałeś okazję być w Stanach i w widzieć to od podszewki, że tak powiem. Tak, kilkukrotnie, a teraz dosłownie 3 tygodnie temu bardzo naprawdę udany wyjazd. I że Brooklyn jest taki, wiecie, że tam się dużo dzieje. Przechodziliście, bo przejeżdżaliście przez most brukliński? Tak, tak, kręciliśmy tam 1800 ujęć, a filmowcy chcieli mieć 17 kątów każdego jednego ujęcia. Konieczne miejsce. Natomiast bardzo duża część kultury nowojorskiej jest z Brooklynu, typu Spike Lee, 70% rapu. Co, byłyście w Stanach, dziewczyny? Not yet. Not yet. Jak ktoś nas pozna naszym talencie muzycznym, to może niedługo jakiś koncert, nie? No. Poszedłem sobie na koncert rapowy, który mi wyskoczył na Instagramie. Zupełnie nie przygotowywałem tego, tylko jeden z moich ulubionych raperów napisał coś w stylu, że siema, dziś gram na Brooklynie, jeszcze jest sporo biletów, więc wbijać mordy. Nasunęło mi to dużo skojarzeń z początkami mojej kariery, ale jednym z fajniejszych wspomnień z tego jakże też krótkiego wyjazdu na pewno będę miał dobry jazz w rzeczonym browarze brooklińskim. Marzy mi się coś takiego. Bo Brooklyn jest wytwórnią piwa, Brooklyn Brewery, ale też mają taką po prostu salę biesiadną, nic fancy, drewniane stoły, plus małą scenę i tam grał naprawdę świetny jazzowy zespół. Tylko z Vegas w Warszawie brzmi nieźle, ale w Vegas jeszcze lepiej. A teraz zajeżdżamy do kluczowego miejsca dla mnie, czyli ulicy Mazowieckiej, z której się wywodzę. O, no to wszystkie te tereny jakby masz w małym paluszku. Nie, nie, wiesz co, bo to też jest pewnego rodzaju skrzywienie, że mieszkałem w centrum i w związku z tym tak? Wszystko miałem blisko, wiesz, wszystkie urzędy i tak dalej, bo wszystko było tu. Kiedy się stamtąd wyprowadziłem, miałem lat 20, była tylko jedna knajpa tam i było super. Była to knajpa związana z Warszawską Akademią Sztuk Pięknych. Nazywała się U Artystów. Wyprowadziłem się wtedy na Bielany. I pierwszy raz w ogóle zacząłem Bielany. Tak, worek z koncesjami na alkohol się otworzył i każdy średnio lubi tę ulicę, ale ja dbam o jej dobre imię. Wspaniałe miejsce w centrum miasta z historią. I tak się pięknie złożyło, że zamieszkałem w kamienicy, w której był bar Mleczny. I to był taki game changer. Miałem, wiesz, 20 lat, 2 złote w kieszeni i wyrósł przede mną bar Mleczny, taki naprawdę dobry, smaczny i w ogóle. Bardzo dobrze wspominam Bielany. Tu są takie super ściany, które są prosto jeszcze z II wojny światowej. Tak to zostawiono. One są obite w ogóle kulami jeszcze. Tak, dokładnie tak jest. I tam jest... Sketch. Ale również galeria sztuki, która była tu 100 lat przed sketchem. Znaczy ludzie w tej Warszawie się tak spieszą, ja nie wiem. I byliśmy też na samym Brooklynie, gdzie robią ten browar i pokazywali nam te wszystkie kadzie i tak dalej. Ja sobie wmawiam, że po piwie jestem cały taką po prostu szyszką chmielu. I przestaję być sfrustrowanym Polakiem i zaczynam być szyszką chmielu. Mam to samo. Z Brooklynu. A ty jesteś piwoszem na przykład? Lubię czasami, tak, najbardziej. Ja w ogóle nie jestem ekspertem, ale lubię jak jest tak delikatnie, typu 5%. Brakuje czegoś takiego na polskim rynku, bo jest generalnie, one są raczej takie mocniejsze piwa są, więc... Jedno piwko, górę dwa. Dwa? Ewentualnie 7. Okej, okay. Czyli to jest 2 albo 7. Tak. To ma sens, nie uznajesz półśrodków. To był taki klub, w którym graliśmy koncerty i... Mieliśmy dużo takich pierwszych doświadczeń. Ten klub nazywał się wówczas Fresh. I to były takie czasy takiej właśnie czystej zajawki, można powiedzieć, powołania do zawodu rapera. Ale robię muzykę i właśnie otworzyłem sobie nowe studio w piwnicy pod mieszkaniem, do którego się przeprowadziliśmy. Jest cudownie.
A kto mówił, że chodzi do Teatru Cubano? Ja chodzę do Teatru Cubano. Dlaczego tam chodzisz? Przystojni faceci.